Znajdujemy się w Dąbku, jednej z dzielnic Szczecina, znajdującej się po prawej stronie rzeki Odry. Do 1948 roku było to samodzielne miasto. Dziś podziwiać tu możemy średniowieczne mury miejskie, renesansowy dwór myśliwski i kościół niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny z charakterystyczną 75-metrową wieżą, widoczną z wielu części miasta. Jezioro Dąbie to polodowcowy akwen o powierzchni 56 km2. Jest to czwarte co do wielkości jezioro w Polsce. Przez Dąbie przebiega tor wodny żeglugi śródlądowej o maksymalnej głębokości dochodzącej do 8 metrów. Dąbie to ulubione miejsce rekreacji i wypoczynku zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Po Dąbiu można żeglować, pływać kajakiem, motorówką, skuterem wodnym, rowerem wodnym czy uprawiać wakeboarding. Jest to także popularne miejsce wśród wędkarzy. W okresie wakacyjnym odbywają się regaty. W Dąbiu istnieją również liczne wypożyczalnie sprzętu, mariny, ale także restauracje. Na jeziorze Dąbiu zostały wybudowane zakątki wodne, czyli tak zwane punkty postojowe służące do odpoczynku podczas korzystania z uroku wodnego Szczecina. Jest ich 5. Są to Płońska Kępa, Sadlińskie Łęgi, Trzebuskie Łęgi, Jeziorna i Chełszcząca. Niektóre z nich są dostępne tylko od strony wody. Do pozostałych można dotrzeć także od strony lądu, co umożliwia prowadzenie dalszej wycieczki na rowerze lub na rolkach. Zakątki znajdują się na trasie szlaku rowerowego prowadzącego wokół Zalewu Szczecińskiego. Łączna długość szlaku to ponad 290 km, z czego część biegnie po stronie niemieckiej. Dąbie to idealny punkt rozpoczęcia przygody z wodą i zorganizowania swojej pierwszej wyprawy żeglarskiej. Stąd można wyruszyć zachodniopomorskim szlakiem żeglarskim w kierunku Bałtyku, pokonując po drodze Zalew Szczeciński lub udać się w drugą stronę do Berlina przez między Odrze i kanał Odra-Havela. Dąbie to również znakomita przestrzeń do wypoczynku na miejscu, na samym jeziorze. Ogromny akwen, liczne przystanie i mariny to idealne miejsce do odbycia niejednej przygody. Walory przyrodnicze zielono-wodnego Szczecina, a zwłaszcza jeziora Dąbie między Odrze, są w stanie zaspokoić najbardziej wymagających miłośników natury. Wystarczy wypłynąć z jednej z marin położonej u brzegu jeziora Dąbie, aby po chwili znaleźć się na obszarze gęstej sieci kanałów i rozlewisk. Liczne pomniki przyrody, rezerwaty, parki krajobrazowe, puszcze oraz obszary ochrony Natura 2000 sprawiają, że można tu zbierać niezłą kolekcję zdjęć rzadkiej i chronionej roślinności. Obserwować tu można m.in. salwinię pływającą oraz ptactwo, bieliki, kormorany, czaple oraz perkoza, symbol Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry. Jedną z wysp, obecnie Sadlińskie Łąki, zamieszkiwał przed wojną Paul Rubien, szczeciński ornitolog, przyrodnik i podróżnik. Na południowym krańcu wyspy zbudował stację przyrodniczo-ornitologiczną, która niestety do naszych czasów się nie zachowała. I chociaż dzisiaj stacja nie istnieje, nadal stąd możemy obserwować ptaki i przyrodę. Jezioro Dąbie i jego okolice są idealnym miejscem do życia, do aktywnego wypoczynku na łonie natury oraz do rekreacji, gdzie zalety dużego miasta łączą się z bliskością przyrody. Tę część nabrzeża jeziora Dąbie docenili również inwestorzy, którzy lokując tutaj nowe osiedla mieszkaniowe, w pełni wykorzystują potencjał miejsca, dbając jednocześnie o jego rozwój. Mieszkańcy dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu mariny i sąsiedztwu Puszczy Bukowej będą mogli na co dzień poczuć się jak na wakacjach. Takich miejsc nie ma w Polsce wiele. Dąbie to również miejsce, gdzie co roku odbywa się festiwal Dąbskie Wieczory Filmowe, który przyciąga zarówno miłośników dobrego kina, jak i twórców samych filmów. Poza seansami pod gołym niebem można również uczestniczyć w warsztatach, koncertach i wystawach poświęconych polskim filmom. Nieopodal jeziora Dąbie znajduje się wyjątkowy w skali kraju i Europy zwodzony most kolejowy. Został zbudowany w latach 30. ubiegłego wieku i uwieczniony w filmie krótkometrażowy Most, który w 2004 roku został nominowany do Oscara. Znajdujemy się w miejscu dawnej kopalni Kredy. Na skutek serii niefortunnych zdarzeń w lipcu 1925 roku doszło do nagłego zalania wyrobiska i powstania jeziora szmaragdowego. Legendy niektóre powiadają, że tak naprawdę to wina chciwego duszka Skarbka, który postanowił zalać cały teren i ukryć skarb na dnie powstałego jeziora. Dziś przy pięknej pogodzie możemy podziwiać na dnie jeziora wagoniki i tory dawnej kolejki. Wokół jeziora szmaragdowego biegną liczne ścieżki rowerowe i piesze. A w dawnych schronach zostało tworzone Szczecińskie Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie możemy się dowiedzieć na temat zimujących tam nietoperzy i Parku Leśnego Zdroje, który stanowi przedsionek Puszczy Bukowej. Nieopodal jeziora znajduje się sztuczna grota skalna, która w doskonały sposób imituje naturalne jaskinie. Dąbie to nie tylko woda, to także góry, bowiem w prawobrzeżnej części Szczecina znajdują się wzgórza Bukowe. Najwyższy szczyt gór Bukowych to Bukowiec, 149 metrów nad poziomem morza. Przez teren Puszczy Bukowej prowadzi wiele szlaków turystycznych gotowych do odkrycia. Przyjdź i przekonaj się sam.